Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera Pro LK1V360H. Zapraszam do oglądania. Laser Pro LK1V360H jest to konstrukcja, która posiada poziom 360 stopni oraz jeden pion przed sobą, z tym, że pion ten w przypadku tego lasera nachylony jest pod kątem 45 stopni w górę. Powoduje to sytuację taką, że w momencie, gdy uruchamiamy pion, pion ten sięga jak gdyby za laser, patrząc od centra tego laseru, czyli jeśli postawimy laser przy samej ścianie, włączymy pion, to jesteśmy pewni, że mamy wiązkę na suficie od samego początku ściany aż do końca pokoju. Także jest to taka istotna uwaga na początku, jeśli chodzi o to urządzenie. A samo urządzenie wykonane bardzo fajnie, z bardzo wysokiej jakości materiału, bo czerwona część plastikowa, bardzo fajny, solidny plastik. Czarne elementy, jak to zwykle bywa w tego typu konstrukcjach, gumowane, takie antypoślizgowe. Urządzenie na górze posiada kopułkę, która w dotyku wydaje się być metalowa, czyli też jest solidna. Tutaj mamy to okienko od pionu. Dodatkowo producent zastosował tutaj jeszcze dodatkowe okienko, które pozwala rzutować tutaj. Jest taki refleks świetlny, nie wiem, czy to będzie widać, raczej na czarnej powierzchni nie widać. Taki refleks świetlny, który pozwala na jasnych powierzchniach zaznaczyć, gdzie zaczyna się ta linia, bo ona tak naprawdę zaczyna być widoczna jakiś kawałek od lasera, więc tutaj dzięki tej rewizji jesteśmy w stanie też przy samym laserze sobie zaznaczyć, tak? I tak, na lewym boku urządzenia jest właśnie blokada i system, który od razu włącza urządzenie i włącza, że tak powiem, w pełni, czyli mamy ten poziom 360 włączony i pion. Z tyłu jest panel sterujący, który pozwala nam przełączać albo praca pionem, albo poziomem i pionem, albo samym poziomem oraz dodatkowo tryb pulsacji do pracy z odbiornikiem. I tak jak na moim kanale widzieliście już różne konstrukcje, tak Pro jest jednym z nielicznych produktów, który posiada 360 stopni poziom oraz pion i funkcję pracy z odbiornikiem. Na przykład Bosch PLL360 czy Magnusson HLL360 takich funkcjonalności nie posiadają, a tutaj jesteście w stanie dokupić sobie detektor i pracować na zewnątrz. Urządzenie od spodu wyposażone w gwint 5/8 cala oraz 1/4 cala. Tutaj mamy klapkę od baterii. Urządzenie jest zasilane 4 bateriami typu AA, potocznie zwanymi paluszkami. I tak prezentuje się zestaw, który dostajemy. Mimo tego, że ten softbag, ta torba jest pokaźnych rozmiarów, tak przy zakupie dostajemy samo urządzenie i torbę i nie ma żadnych innych akcesoriów poza pierwszym testowym egzemplarzem baterii. Bierzemy laser LK1V360H na naszą stację pomiarową i zobaczymy, jakie będą wyniki. Druga część testu Pro LK1V360H. Sprawdźmy, ile waży laser z bateriami. Równe 600 gram. Sprawdźmy zakres pracy działania systemu poziomowania. Mamy równo 0, 1 stopień, 2 stopnie, 3, 4, 5. Czyli zaraz po przekroczeniu w okolicach 4 stopni kończy się zakres pracy, bo zaraz po przekroczeniu zaczyna mrugać. Więc przyjmujemy, że 4 stopnie systemu poziomowania. Sprawdźmy teraz, jak jasne linie oraz jak grube linie ma ten sprzęt. Mamy. I tutaj widzimy, że obydwie linie dosyć znacząco się różnią, jeśli chodzi o grubość, bo pionowa linia ma
praktycznie równo 2, troszkę może mniej niż 2 mm. Natomiast pozioma zapełnia całe 3 kratki tutaj w tym miejscu. Wyraźnie widać, że to już są praktycznie 3 kratki. No tak 2,8 mm, 3. Więc jest różnica, ale sprawdźmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o jasność. Mierzymy najpierw linię poziomą. 12 luksów. Linia pionowa. O, nie włączyłem trybu max jeszcze raz. 3 luksy. I przecięcie linii. Luksów. Zapraszam na podsumowanie. Mogliście zobaczyć, że laser radzi sobie, można powiedzieć, bardzo dobrze. Linie lasera są wyraźne, nie za grube. Jasność też nie pozostawia wiele do życzenia. Także urządzenie jak najbardziej przyzwoite. W mojej ocenie na duży plus. Oczywiście urządzenie, jako że wykonane jest w, można powiedzieć, w renomowanej fabryce, posiada części zamienne. Na pewno na jego plus obecnie wychodzi stosunek jakości tego produktu do ceny i do możliwości, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że laser generuje pełną płaszczyznę 360 stopni i to, że ma funkcję pracy z detektorem, czyni go tak naprawdę małym niwelatorem laserowym, tak? Czyli urządzeniem, które możemy zabrać na zewnątrz po doposażeniu się oczywiście w detektor i łatę i w przypadku jakiejś małej budowy wykonać sobie niwelację samodzielnie, a to jest niewątpliwie plus. Także ja oceniam bardzo dobrze ten laser. Oczywiście widzę też pewien minus w tym wszystkim, bo chyba nie byłbym sobą. A mianowicie to, że na starcie dostajemy tak naprawdę urządzenie w etui, nie ma żadnych akcesoriów. To jest coś, co trzeba także mieć na uwadze, o czym trzeba pamiętać, ponieważ wszelkie prace przy na przykład suchej zabudowie wiążą się już z tym, że jeśli potrzebny byłby jakikolwiek uchwyt, to trzeba po prostu go do ceny produktu doliczyć. Tutaj akurat w tym produkcie Pro nie przewidziało akcesoriów dodatkowych i to uważam za taki drobny minus, ale też dali nam szansę tego, żeby dobrać takie akcesoria, jakie nam są potrzebne. Myślę, że to tyle słowem podsumowania tego produktu. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego produktu, bądź też jakichś innych rozwiązań pomiarowych, zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Dziękuję raz jeszcze za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do pozostawienia suba na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć.